Co pan robił 6 grudnia? 6? 6 to chyba niepożądani goście na stół trafili. Na stół, więc przyznaje się pan. No tak, rozłożyliśmy ich. Jak do tego doszło? Nie no, wszyscy się napracowaliśmy, bo roboty było bardzo dużo, nie? Jeszcze przy tym trzeba było uważać, że te dowody całe na jaw nie wyszły, bo to wiadomo, nie? A co było później? No, kiedy skończyliśmy z tymi gośćmi, tośmy chcieli iść w Eldorado. Ucieczka do Ameryki Południowej, hm? Myśleliście, że się uda? No zawsze się udawało, nie? To tyle razy żeśmy robili. Tylko teraz to miały wejść do gry jeszcze te demony dżungli całe. To jakiś nowy kartel. Muszę powiadomić DEA. A nie, jaki kartel, nie. To te duchy takie tam się po jaskiniach i po dżungli kryją. Czyli wolni strzelcy. Ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że poszukujecie mitycznego złotego miasta. Mitycznego czego? Nie, my do Eldorado to co chwilę trafiamy, tylko teraz się nie udało. Dlaczego? No byliśmy zmęczeni tą całą zabawą z morderstwem, to żeśmy poszli w sen. Zabawą? Jak w ogóle możesz tak mówić? Ja tam wiem, że nie każdy to lubi takie rzeczy, ale to dla mnie spoko było. Dobra, kończmy z tym. Co zrobiliście z donutami? Donutami? Co ty, żadnych pączków przy grach. Przecież jedzeniem to ja się za każdym razem ubabram. Co? Przy jakich grach? No przecież mówię, że cały czas graliśmy w niepożądanych gości i sen, nie? Ja już nic z tego nie rozumiem. Spoko, ja też czasami tak mam, ale ostatnio też kupiłem z polecenia tą encyklopedię i powiem ci, już na literce B jestem. Ogólnie spoko książka, nie? Tylko kurczę, coś tam się fabuła do końca nie klei. Dobrze, jest pan wolny. Ani nie, ja zajęty jestem, nie? Spoko babeczka, czasami coś tam się po mnie pokrzyczy, trochę pozłości, ale ogólnie to nie narzekam. Cześć, z tej strony Amator Planszówek i dzisiaj zapraszam was na moje wrażenia z gry Niepożądani Goście, czyli najnowszej gry detektywistycznej od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Ten tytuł, co prawda, ma na karku troszeczkę lat, zebrał już sporo nagród, ale dopiero teraz trafił nad Wisłę. Czy słusznie, że NK wprowadziło go na nasz rynek? Przekonajmy się o tym dzisiaj. Zapraszam was na recenzję Niepożądanych Gości. A na końcu materiału rozwiązanie konkursu ze środowego filmiku. Przekonamy się dzisiaj, ile kruków było w wyłożonym 10-kartowym śnie, kto trafił i do kogo powędruje egzemplarz Draftozaura, czyli gry od naszej księgarni, która zdobyła w tym roku tytuł najlepszej gry dziecięcej. Dobra, to na końcu, a tymczasem rozłóżmy sobie Niepożądanych Gości. Przy rozkładaniu gry pomówmy sobie od razu o wykonaniu. Dlaczego? Bo to jest fantastyczne. Opakowanie gry. Pudełeczko. Tutaj postawiono na symulowanie walizki. Przynajmniej wyglądem. Spójrzcie. Tu mamy, niech będzie prawilną stroną. Mamy walizeczkę, mamy nadrukowany uchwyt zameczki. Wygląda to świetnie. Tym bardziej, że wszystko co mamy naokoło pudełka, kartki, to przypomina dosłownie kartki naklejone na walizkę. Mamy nawet srebrne elementy, aż srebrne, błyszczące elementy, które naśladują taśmę klejącą i wygląda to rewelacyjnie. Jak widzicie, kolorystyka opakowania jest utrzymana w sepi i tak jest utrzymana cała gra, co moim zdaniem robi naprawdę świetne wrażenie. Ale lećmy po kolei. Instrukcja bardzo dobrze opisana. Raczej po jej przeczytaniu nie będziecie mieli problemów z grą. Tym bardziej, że rozgrywka jest naprawdę prosta. Tu mam trochę zużytych arkuszy, ale to, co musicie zobaczyć, widzieć i wiedzieć, to jest to. Jedna z kwintesencji rozgrywki, czyli arkusze z mapą rezydencji i rozrysowanymi brońmi, jakie mogły zostać użyte do przestępstwa z wyszczególnionymi postaciami branymi pod uwagę jako zbrodniarze. Więc mamy podejrzanych, mamy mapę, mamy bronię. Co dalej? Lecimy. Mamy zestaw 8 takich oto
zasłonek, na których nie wiem, czy to widzicie, ale są wszystkie najważniejsze informacje, jakie musi wiedzieć, przebieg rozgrywki, plan rezydencji, wskazówki, kto mówi prawdę, kto nie mówi prawdę. Musicie wiedzieć, że zawsze służba w domu, śledczy i policja mówią prawdę. To jest niezwykle ważne w kwestii dedukcji tego, co, gdzie, jak się będzie działo. I tutaj wrzucę małe narzekanie. Tak, wiecie, jak ja mam z ołówkami. To są moje ołówki. W grze niestety nie ma ołówków. Mówiłem przy okazji recenzji snu, że jestem zafascynowany tam, że tam pomyśleli, jest ołóweczek, bo trzeba punkty notować. Tutaj rozgrywka w zasadzie polega na notowaniu na naszych arkuszach wskazówek i ołówków nie ma. Szkoda, bo przydałyby się chociażby takie króciutkie, jak są w marketach budowlanych. To myślę, że nie podniosłoby znacząco kosztu gry, a byłoby super. I teraz tak. Kurczę, zacznę tą recenzję od serii minusów, ponieważ graczom rozdajemy arkusz, rozdajemy zasłonkę, rozdajemy im również żetony śledczych, które będą potrzebne podczas zabawy. Na stół wysypujemy żetoniki. Żetoniki. Ofert, to są takie z cyferkami i wysypujemy żetony strzałek, które będą nam pomagały w zdobywaniu nowych informacji. Mamy także figurkę pana Waltona, który został zamordowany. To jest znacznik pierwszego gracza. Wygląda ona bardzo przyjemnie, świetnie narysowana. Znaczy przyjemnie, no starszy grubasek z nożem w plecach. Niech będzie, że przyjemnie, nie? W każdym razie mamy to. I to, co przy rozkładaniu boli najbardziej w tej grze. Otóż jest to karcianka, w której zdobywamy wskazówki poprzez pozyskiwanie kart. Więc mamy talię 243 bodajże kart, z których układają się scenariusze. W instrukcji mamy dostępną część scenariuszy wraz z ich rozwiązaniami. Są to scenariusze o różnym poziomie trudności, ale mamy także aplikację, w której możemy albo wpisać scenariusze z instrukcji, żeby sobie łatwiej rozwiązywać zadanie, w jaki sposób powiem za chwilkę, albo żeby mieć dostęp do kolejnych scenariuszy, jest ich bodajże około 1000 czy więcej, które są losowo generowane przez system opracowany przez twórców tej gry. I system polega tak, że każdy scenariusz zakłada jakieś karty wybrane spośród całej talii, które mają konkretne wskazówki i naprowadzają nas na to, kto zabił, czym zabił, jakie były jego motywy, czy miał wspólnika, czy nie miał wspólnika i tak dalej. Działa to fantastycznie, ale z jednym zgrzytem. Przed grą będziecie mieli do czynienia z pewną, no powiedziałbym, że mini grą, ale w zasadzie inną grą, w której musicie wziąć te wszystkie karty i wybrać z nich 70. Każdy scenariusz składa się z 70 kart wskazówek i musicie je przebrać. One tu mają wszystkie, no nawet mam tu, że 243 karty, nie musiałem pamiętać. Więc trzeba je powybierać. To jest strasznie mozolne zajęcie. Nawet jak wszyscy w tym uczestniczą, to się i tak strasznie ciągnie. Tak samo, kiedy składamy grę, to warto od razu posegregować te karty i ponownie mamy następną grę. Więc w sumie z jednej strony można to traktować jako minus, bo to rozkładanie się niesamowicie przeciąga. Z drugiej strony mamy już filerka przed rozgrywką, jak kminimy, gdzie są te karty. Tyle dobrze, że chociaż mamy w pudełku przegródki, po 50 kart, więc wiemy, gdzie których kart szukać. To jest ułatwienie, ale mimo wszystko trwa to długo, więc warto, żebyście o tym wiedzieli. Kiedy już wybierzemy sobie wszystkie karty potrzebne do scenariusza, tasujemy je, dajemy każdemu z graczy 6 kart, każdy bierze sobie za swoją zasłonką, notuje wskazówki, które są na kartach, resztę kart śledztwa kładziemy na środku, żeby były w miarę dostępne. Wykładamy jeszcze taką a la szufladkę. Brawo ja. Do której będziemy odkładali odrzucone karty wskazówek. No i to w sumie w gruncie rzeczy tyle.
co robimy w tej grze, bo to tu jest istotne. A w tej grze, kiedy mamy już nasze wskazówki na ręce, zanotowaliśmy, to przechodzimy do fazy dochodzenia. I w tej fazie każdy gracz, gracz, który jest aktywnym graczem, czyli ten, który jest pierwszy, zaczyna i on sobie wybiera... Tu gdzieś miałem instrukcję. Gdzie ja dałem instrukcję? Tu mam instrukcję. Zapomniałem wam powiedzieć, że musicie jeszcze wyłożyć w widocznym miejscu instrukcję. Dlaczego? Na niej znajduje się mapa rezydencji. I teraz za pomocą wspomnianych wcześniej strzałek w rozgrywce dwuosobowej czterech, w rozgrywce więcej osobowej, czyli od 3 do 8, dwie strzałeczki i wskazujemy, jakie wskazówki chcielibyśmy uzyskać odnośnie albo jakiegoś pomieszczenia, albo postaci podejrzanych. I teraz ja jako aktywny gracz wskazałem, jakie wskazówki chciałbym otrzymać. Reszta graczy przegląda swoje karty. One mają na sobie informacje, jakich postaci i miejsc dotyczą i sobie wybierają, czy chcą którejś z tych kart udzielić osobie, która pytała o wskazówki. Jeżeli tak, to wybierają te karty, kładą je przed sobą. Na tych kartach są też cyfry wartości wskazówek. Rzucają na karty, które zaoferowali, żeton z wartością tych wskazówek. Kiedy wszyscy to zrobią, aktywny gracz patrzy, myśli, od kogo chce wskazówki, czy chce wszystkie, czy nie. W każdym razie, żeby wziąć od kogoś wskazówki, musi mu wręczyć karty o takiej samej wartości wskazówek. W ten sposób, jeżeli wręczy, no to uzyskujemy nowe wskazówki. Wszyscy po wymianie kart notują sobie, co tam dostali na kartach, i kolejna osoba. I tak lecimy całą rundkę, aż wszyscy sprawdzą. Po tej rundzie dochodzi nam faza odgadywania. Jeżeli ktoś już wykminił, kto jest zabójcą, jeżeli zna odpowiedź na trzy kluczowe pytania w podstawowych scenariuszach, czyli kto zabił, dlaczego zabił i czym zabił, no to może odgadywać. Wtedy wszyscy wybierają sobie swoje żetony śledczych, przygotowują i na 3-4 pokazują, co chcą zrobić. Jeżeli damy żeton jasną stroną, to znaczy, że chcemy odgadywać. Jeżeli ciemną stroną, to znaczy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. Przechodzimy do kolejnej fazy, w której porządkujemy karty, zostawiamy sobie na ręce 3, resztę odrzucamy do wspomnianej szufladki. Kolej przechodzi do następnego gracza. Ten gracz rozdaje każdemu po 3 nowe karty wskazówek i zaczynamy od początku, od dochodzenia. I tak się gra toczy, aż ktoś w fazie odgadywania zgadnie, kto zabił. I teraz sobie przejdźmy do tego, w jaki sposób odgadujemy. Standardowo w grze, jeżeli chcę odgadnąć, to biorę sobie swój ołówek, swój arkusz, zapisuję odpowiedzi w miejscu, gdzie mam nakreślić te odpowiedzi. Mówię, że odpowiadam. Biorę sobie instrukcję, w instrukcji sprawdzam rozwiązanie. Jeżeli nie trafiłem, no to niestety w tym momencie kończy się dla mnie gra. Bawią się inni. I tu przechodzimy do wspomnianej aplikacji. Na telefonie aplikacja pozwala nam również udzielić odpowiedzi, ale nie daje nam ona odpowiedzi na to, nie daje nam prawidłowej odpowiedzi. Wskazuje nam tylko, czy nam się udało odgadnąć, czy nam się nie udało odgadnąć. Jeżeli nam się nie udało odgadnąć, to nie kończy się dla nas wtedy rozgrywka, ale bawimy się dalej. Z tym, że w kolejnej rundzie nie możemy odgadywać, kto zabił. I to moim zdaniem jest fantastyczne. Wiem, że nie wszyscy lubią aplikacje w grach, ale moim zdaniem wykorzystana w ten sposób jest bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli nie chcecie, możecie się opierać o scenariusze, które są po prostu w grze. A jeżeli chcecie, to ta aplikacja sprawia, że wszyscy będą się bawić do końca. I to moim zdaniem jest świetne rozwiązanie, bardzo na plus. I w gruncie rzeczy wiecie już, jak się bawi w niepożądanych gości. No, nie pokażę wam stricte rozgrywki ani bardzo szczegółowo zasad, bo w zasadzie te zasady są niezwykle proste i po tym, co powiedziałem, już powinniście mieć pogląd na to, jak się tutaj bawimy. Natomiast jakie są moje wrażenia z gry w niepożądanych gości? Wiecie już, że rozkładanie gry to droga przez mękę. To wyciąganie kart, o rany boskie, jeszcze na początku, jak sobie siadłem za pierwszym graniem, żeby sam to rozłożyć, zanim usiedliśmy ze wszystkimi. O nie,
No ale nie da się tego tutaj inaczej zrobić. Tak szczerze mówiąc, to nie widzę tu pomysłu na coś innego. Natomiast sam system losowania tych scenariuszy działa fantastycznie i to jest moim zdaniem pomysł genialny, więc myślę, że można przeboleć to rozkładanie. Jak siądziemy całą bandą do tego i zaczniemy segregować te karty, to jakoś to idzie, a przy tym zawsze można pogadać sobie o jakichś pierdołach, czy coś, taka mini gra przed grą, rozruszanie szarych komórek i tak dalej. Samo kminienie przy pierwszej rozgrywce zorientowaliśmy się wszyscy, w jaki sposób sobie notować te rzeczy tutaj, co dokładnie jest warte zapisania, co nie. Część kart posiada na sobie wskazówki odnośnie tego, czego dokładnie dotyczą i w jaki sposób to zapisać na kartach. Więc w tym wypadku mamy pewne udogodnienie, natomiast są karty, które nas tylko informują o czymś i tu już sami sobie musimy wykminić, jak to sprawnie zanotować. Więc za pierwszym razem może być pewien chaos, tak przez pół gry to tak nie do końca wiemy co tu chodzi, jak co połączyć fakty, ale jeżeli lubicie kombinować nad takimi zagadkami kryminalnymi, jeżeli was bawi rozwiązywanie wszelakich takich łamigłówek, łączenie różnych tam przyczyn, skutków i tak dalej, to ta zabawa szybko nabiera rumieńców i jest naprawdę ciekawa. Mi się to skombinowanie, aha, dobra, czyli musiał iść tędy, tędy nie mógł iść, więc szedł tu i mógł zabrać tą broń. Kurczę, mi się to osobiście podobało, ja się bawiłem przy tym dobrze. Natomiast co do systemu wymiany wskazówek. Też bardzo ciekawy pomysł. I w tym miejscu możecie powiedzieć, no dobra, ale losowość, więc jak to tak, prowadzimy śledztwo, a jesteśmy zdani na to, jakie karty nam wpadną, kto nam da jakie karty i tak dalej. No tak, losowość tutaj jest i ma duże znaczenie, ponieważ możemy na przykład nie otrzymać wskazówek dotyczących czegoś. Bardzo nam zależy, żeby kogoś wyeliminować, ale notorycznie nie dostajemy takich wskazówek, nie trafiają nam one na rękę. Ale spokojnie, bo mając wskazówki dotyczące innych rzeczy, i tak da się wydedukować to, kto zabił. Czasami to jest trudniejsze, czasami łatwiejsze, ale mimo wszystko ta sama zabawa w kminienie, bez względu na to, co dostaniemy na rękę, ona tutaj jest. I tak, ja tą losowość tu traktuję po pierwsze jako taką wczówkę w sytuację, czyli w sumie no nie wiem, co zastanę w tej rezydencji, zobaczymy na co natrafię, gdzie co spróbuję wykminić, więc dajmy na to, że ta losowość to jest takie moje ubarwienie rozgrywki, a dwa, mimo wszystko, niezależnie od tego, jakie karty nam wpadną, możemy coś ciekawego wykombinować. I tutaj na przykład jedna z ostatnich rozgrywek z koleżanką Magdą, jak graliśmy, no to we dwójkę rozwiązaliśmy zagadkę w tej samej rundzie i się okazało, żeśmy je rozwiązali idąc zupełnie innymi tropami. W sensie ona miała wskazówki dotyczące zupełnie czegoś innego, ja miałem zupełnie czegoś innego. No i wyszło jak wyszło. Każdy z nas w końcu dotarł do tego zabójcy, więc działa to naprawdę dobrze, plus pamiętajcie, że niepożądani goście to nie gra kooperacyjna. Faktycznie wcielamy się wszyscy w śledczych, którzy dążą do rozwiązania zagadki śmierci pana Waltona, ale każdy chce być tym najlepszym śledczym, który wygra tę całą zabawę i to jako on odgadnie. Dlatego przy tej wymianie mamy też taki element strategiczny, w którym kombinujemy, komu jaką wskazówkę podrzucić. Musimy sobie zapamiętać, komu już coś dawaliśmy, kto nam coś dawał, może mu oddać te same karty, może nie, może jakąś wskazówkę, którą uznamy, że to go raczej nigdzie nie zaprowadzi, albo ja już mam podejrzanych i ta wskazówka raczej będzie poprowadzi go gdzieś tam na manowce czy coś. Ta wymiana też nabiera smaczku, takiego trochę strategicznego i to również jest bardzo ciekawa gra w grze, to właśnie te strategiczne kombinowanie. Tutaj im mniej osób, tym mi się wydaje, że szybciej i łatwiej dojść do rozwiązania, ponieważ ta wymiana jest taka bardziej dynamiczna. Natomiast jak już mamy
większą ilość. No niestety nie udało mi się zagrać w komplecie 8 osób. Jak tylko się uda nam zasiąść w takim towarzystwie, to muszę niepożądanych gości wyciągnąć, bo jestem strasznie ciekaw, jak to będzie właśnie w takim pełnym składzie wyglądało. Ale wydaje mi się, że wtedy ta zabawa, licytowanie kto ile, jakie wskazówki, wtedy faktycznie nabierze rumieńców. I gra się zrobi bardziej taka właśnie licytacyjno-strategiczna niż dedukcyjna, ale to jest takie moje domniemanie. Na pewno, jeżeli uda nam się w takim towarzystwie siąść, to pewnie na Instagramie, Facebooku wezmę i was o tym poinformuję, jak moje wrażenia. Sama gra śledztwa, w zależności jak nam karty trafiły, jakie wskazówki mieliśmy, to się ciągło od 30 kilku minut rozwiązanie śledztwa do prawie 2 godzin nawet, więc... Różnie to bywa tutaj. No, dobra, no wiecie, że mi się generalnie ta zabawa podobała, ale czy to jest tak, że to jest gra dla wszystkich? No właśnie, niepożądani goście to gra dedukcyjna i gry dedukcyjne niestety nie są dla każdego. Powiedzmy sobie szczerze, nie każdy lubi to kombinowanie, nie każdy czuje się dobrze w rozwiązywaniu takich zagadek. I tutaj przykład, moja żona. Ona się bawiła źle. Na początku myślała, że może to kwestia tego notowania czy coś, ale generalnie ona nie lubi tego typu łamigłówek. Ona nie przepada za tym kombinowaniem. Zresztą my mamy tak, że ona sobie lubi czasami puścić jakiś niskobudżetowy telewizyjny kryminał. Wiecie, to jest aktorstwem na poziomie minimalnie wyższym niż moje. I... Ja jej wiecznie zepsuję, bo w połowie jak gdzieś tam rzucę okiem czy coś, o, on zabił, nie? No za każdym razem mamy potem wojnę, no bo ona do końca tego nie widziała. Ja zauważyłem, o, no bo to zrobił coś tam, dobra, to on, nie? No więc jeżeli ktoś nie lubi takich rzeczy, nie polubił wcześniej żadnej gry detektywistycznej, to nie będzie się tu dobrze bawił. Wydaje mi się, że... To nie jest właśnie dla niego. Jeżeli zaś lubicie rozwiązywanie zagadek, to jest naprawdę kompetentna gra. To jest naprawdę świetna gra i ten system scenariuszy sprawia, że za każdym razem, jak do niej siądziecie, tu się dzieje coś innego. Tu się dzieje coś ciekawego. Tutaj, no... Inne mamy drogi do tego znalezienia zabójcy. No to mam nadzieję, że wiecie już wszystko, co trzeba o niepożądanych gościach. To jest naprawdę gra wykonana świetnie, o bardzo ciekawym kierunku artystycznym. Jeżeli lubicie rozwiązywać łamigłówki kryminalne, to naprawdę z wciągającą rozgrywką, bardzo regrywalna. I... Mogę ją naprawdę gorąco polecić. No chyba, że nie jesteście fanami takiego detektywistycznego kminienia, wtedy nie znajdziecie tutaj po prostu nic dla siebie. No dobra, tyle o niepożądanych gościach, a teraz przejdźmy do segmentu konkursowego. W poprzednim odcinku, w którym recenzowałem wam grę Sen w edycji jubileuszowej, na końcu znalazł się konkurs organizowany razem z wydawnictwem Nasza Księgarnia, które świętuje nie tylko stulecie swojego istnienia w tym roku, ale także wygranie przez grę Draftozaur tytułu najlepszej gry dziecięcej 2021 roku. I z tej właśnie okazji możecie zgarnąć jeden egzemplarz Draftozauru, a w zasadzie ktoś właśnie w tym momencie go zgarnia. Ponieważ tutaj przechodzimy do rozwiązania konkursu, a to rozwiązanie przedstawię wam za momencik w materiale nagranym w zeszłym tygodniu, tuż po tym jak wyłożyłem karty. Zobaczycie, jakie karty trafiły na stół, ile mają punktów oraz kto wygrał. Zapraszam. No i witam w segmencie konkursowym. Ogłoszenie zwycięzcy, a w zasadzie najpierw sprawdzenie, ile kruków tutaj się znajduje. Obróćmy sobie karty. 6. 5, 6, pierwsza klepsydra, 3, 0, 0, 0, 0, 5. Czyli mamy jedną klepsydrę, więc ona nam funkcjonuje jako 9. Już wam podliczam wynik. 34. 34 kruki znajdują się w tym 10-kartowym śnie.
Dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Za momencik wyświetlę Wam tutaj nika, imię, nazwisko, bądź no nie wiem jeszcze kto wygrał, bo kręcę to tydzień temu. Więc za chwilę zobaczycie planszę ze zwycięzcą. Gratuluję wygranej i proszę Cię o kontakt poprzez adres mailowy. Ten znajdziesz w opisie tego materiału. I podeślij mi swoje dane, żeby Draftozaur mógł do Ciebie trafić. Dziękuję wydawnictwu Nasza Księgarnia za wsparcie w tym konkursie, za ufundowanie nagrody i gratuluję wydawnictwu także zwycięstwa w kategorii najlepszej gry dla dzieci 2021 roku. Dzięki wielkie, że ze mną byliście, że obejrzeliście ten materiał. Dziękuję też za wpisy pod poprzednim filmikiem i udział w konkursie. Gratuluję zwycięzczyni. I to w sumie tyle ode mnie dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, będę wdzięczny za łapkę w górę, a jeżeli lubicie to, co robię, to zasubskrybujcie mój kanał. W ten sposób wspieracie moją pracę i pokazujecie, że jest dla kogo filmować. No i zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Do zobaczenia. Cześć!